Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever. zapraszam do kolejnego materiału moi drodzy. Piękny, schludny, świeżo po barberze, jak najbardziej tylko dla was, dla moich widzów. <grym> Słuchajcie, dobra, dosyć pierdzielenia, dosyć tych jaj. Słuchajcie, mam dla Was fajną informację, ponieważ jeden z Prosów ostatnio został zbanowany nie przez Walwowskiego Antychea, nie przez faceitowego Antycheata, ale Across Antycheat. Więcej dowiecie się za chwileczkę. Obprzedjeszcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGOskins Skins. Link macie w opisie, polecam i pozdro. No i moi kochani mamy tutaj informację z HLTV, Joel został zbanowany przez Akros Anti-Cheat. Wy, Wypierdzielili go właśnie z BC Game, z Roostera i informacja od, ze strony Akrosa, ze strony firmy, która, ze strony firmy zewnętrznej, która ten Anti-Cheat właśnie w tym evencie jakby wspierała ten event że nie ma w ogóle żadnego cienia wątpliwości, że dostał nasz tutaj bohater fałszywego bana. Czym ogólnie jest Akros Anti-Cheat? Akros Anti-Cheat został stworzony, tak jak sami tutaj mówią, przez weteranów gier, żeby w grach kompetytywnych, w grach turniejowych, gdzie wymagany jest skill, żeby nie było takiej możliwości, że wejdzie jakiś cheat. Anti-Cheat jest aktualizowany co i róż z update'ami gry, z nowymi cheat'ami i te cheat'y, które też są update'owane do najnowszej jakby wersji gry, oni też jakby tą bazę danych aktualizują i co mi się podoba, że jeśli jakaś gierka załóżmy nie wiem, Battlefield czy Call of Duty ma, oni mają bazę danych graczy ze wszystkich gier które akurat Zamówiły sobie, można powiedzieć, usługi yy, Akrosa anti -cheata. Oni mają swoją bazę danych Jeśli na przykład gościu, no nie wiem yy, X Cheatuje w battlefieldzie I w battlefieldzie powiedzmy byłby ten Akros, No to w, jeśli gościu Wejdzie sobie do ligi legend No to mają tą bazę danych i do tej ligi legend w ogóle Nie wejdzie, będzie dostanie, nie wiem Czy dostanie bana od razu, czy będzie miał jakby Zakaz yy, Gry i tak dalej, no bo wiecie Cheatował w jednej grze jest duże, duże prawdopodobieństwo tego, że będzie cheatował w grze kolejnej, czy tam w cs czy w fortnite w strike w Lidze Legend i w innych, innych gierkach kompetentywnych właśnie tego typu. Słuchajcie, udało mi się znaleźć też profil Jela na, na FaceCie, 20 AVG, 1.4 KD, no tam 3.300 ELO i nagły spadek. Bana dostał czwartego, tak? Tylko czwartego... Jakby Augusta, czyli sierpnia, ale tutaj nagle, nagle taki mamy spadek 400, no ledwo ponad 400 elo z 3,5 na 300. Nie wiem czy to jest jakoś powiązane, po prostu taki wiecie taki fun fact, nie, że tutaj mamy 3563 elo i nagle 3180 Jeden. I to było, miało miejsce równo miesiąc temu, odkąd y, tamta informacja, tamty news został zamieszczony przez HLTV. Dobra, słuchajcie. Mamy tutaj właśnie jedno z ostatnich meczyków Rashbi kontra właśnie y, y, BC, tam gdzie gra Joel. Przeanalizujemy sobie, może nie cały mecz, ale jakby niektóre, niektóre rundki. Zobaczymy sobie po prostu tak jakby live to że Nie, nie obejrzę tak naprawdę całego demka przed, żeby wiecie, pokazałem tylko te runy, które mi się nie spodobały. Tylko zobaczymy po prostu, jak, jak on tam gra. To jest będzie wyjazd na bombsite A ze smukami na schody dżungle. Zobaczymy, czy sobie wiecie, jakby wszystko sprawdza i tak dalej. Wyjazd na, na CT. Tutaj wiecie, jest, sprawdzana, jest sprawdzany pod drewnem. A druga ninja nie została w ogóle jakby sprawdzona, nie? Jest jeden z CT, tego na blisko chyba... Wydaje mi się, że słyszał. Jest kolejne. No i szukanie czwartego, nie? Mówi, dobra, no CT jest czyste. Nie wiem, czy prosi... Powinni jakby sprawdzać yy, tą wnękę tutaj. No ale widzą go, że, że ostatnio jest w Dobra, no nic nadzwyczajnego, nie? Zwykła pistolka Zobaczmy sobie teraz jak, jak zagrawa się Underem Jest fleszyk Jest jakby Sprawdzanie sobie wszystkiego i tak dalej Tutaj sobie podchodzi Pewnie poszło info, słyszał właśnie egzekutora, jak tam fleszował i mida Bo tam nie wiem, uwaga le leci flash albo coś rzuca tam No i tutaj Syndrom Szeligi z wskokiem do okna no, Runda taka wiecie Nie za ciekawa, też się nic Jakby w rundzie nie działo Też to nie wiem czy to jest jakby ten mecz gdzie Gdzie gościu cheatował, czy po prostu to był jeden z wcześniejszych meczyków Ale zobaczmy jak gra, ogólnie Joel też doczytałem wcześniej, że był jakby Podejrzewany o match fixing Match fixing jest to takie zjawisko gdzie jest jakiś indywiduum w danym meczu, które ma bardzo duży wpływ na to, jaki będzie wynik. Więc jeśli na przykład ludzie obstawiają mecze z takim konkretnym wynikiem, nie wiem, że mecz skończy się 13-6, no to Joel był pomawiany o to, że właśnie ustawia mecze. Na przykład mają wynik 12-3. No i specjalnie jakby. Kieruje swoją drużynę po to, żeby z 12.3 zrobić 12.6, no i wtedy ostatnią rundę wygr wygrywają i jest 13.6, no i wtedy wiecie, yy, wszyscy wygrywają. Ci, co obstawili, wygrywają horrendalne pieniądze i tak dalej. Wnękę sobie sprawdza, okno zasmokowane. Spoko tutaj na gali nie, nie, ma, nie ma co sprawdzać. Góry, Mojego timiecie byli na tym, na midzie. Wie, no dobra, zbustować się zbustowali. Wie, i powinien się domyślać, każdy powinien się domyślać, że skoro jest na busie, no to wiadomo, że gdzieś tam drugi powinien być. No, poszedł skany też zemki z Gali, także no nic nadzwyczajnego. <coughs> Daj piknięcie więcej niż jedną osobę <coughs> i poszedł call, żeby cofnąć z konektora. Gościu w oknie, który tutaj siedzi, Kiro daje info, że lecą galą do B. No i wie, że jest jeden w oknie. Drugi prawdopodobnie gdzieś na bombsadzie A Bo wszystkie właśnie Jednego z gali załatwili, drugiego załatwili właśnie z, z B No wiadomo, że B czyste i tak dalej No tutaj też raczej niczego się nie dowiemy więcej To większość takich krzywych akcji można zobaczyć po stronie Tero chyba u wszystkich Wiecie jakieś tam sprawdzanie kątów przy wchodzeniu na jakiś bombsite i, i tak dalej No bo po, C, po CT Można jakby sobie więcej pozwolić na, no nie wiem, na nieużywanie nie? Info było od jego teammate'a, że jest w markecie O laście nie wiem, możliwe, że było. że ten kacza mówił właśnie, że. Kaka. Że ostatnio gdzieś tam słyszał tupnięcie tam nie wiem, w dżungli, coś tego typu. Więc tutaj raczej w tej rundzie też. Nic od Joela się nie dowiemy. A będzie under, czy. O, teraz bombsite B. Zobaczymy, jak tutaj. Jak tutaj zagra. To jest taki, wiecie, early pick, wczesny pick. jeśli tutaj nikogo nie ma to albo stoi gdzieś, wiecie, na, na benchu, na ławce, albo właśnie tutaj, gdzie jest ten Texli. teraz zobaczymy, czy timingowo wejdzie tak, że On jakby zbliża się, wiecie, blisko, blisko beczki i on powoli się tutaj wcelowuje, nie? No, głowę... głowę zespotował Spoko, nic się nie dzieje, tam gala sobie sprawdza i tak dalej czy wszystkie kąty sprawdzi, jakby. Ta ławka no niby do końca nie sprawdzona. Co prawda tam za Edwardem też mógł jakby mm, ten Edward obchodzi tak, że on słyszał do Joel'a i mógł za tym Edwardem nagrać, żeby on go, on go nie zespotował. <laughs> no tutaj wszystkie kąty sobie sprawdza Bombsite B zajęty i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj raczej w tej rundzie Również nic nie będzie. Także lecimy w sumie z rundą kolejną. 5-0, wygrywają po Tero na Mirku. Ogólnie Tero jest chyba boczem na każdej z map. Wydaje mi się, że teraz jak jest CS2 i ta, ta ekonomia, to ogólnie CS2 to jest Tero meta. Pomijając PMy, SMG, typu właśnie MP9, Mac 10 i tak dalej. Nie wiem czy tutaj mogę powiedzieć, że mi się coś nie spodobało Nie wiem, no bo był smog w oknie, ale tego w ogóle ludzie nie sprawdzają Tym bardziej, że... Znaczy on nie, nie sprawdził, tym bardziej, że ni, nie było nikogo na midzie od niego Nie wiem czy wiedział, że tam nikogo nie ma, czy po prostu, tak wiecie, z okoliczności. Ciężko powiedzieć, czy ten palak tak miał się rozlać to jest sprawdzanie sobie kuchni, wie, że jest jeden z ABS-em, bo piknął Wie, że jest jedna ławka Zostały cztery pociski, raczej tutaj nic więcej lecą dwa neidy. No i po rundzie, po Joelu. Także lecimy sobie. Next, next rundka. Jak na razie, przez 6 rund, no niczego żeśmy nie, zna, nie zauważyli podejrzanego. Oprócz tego, że tam no, w tamtej poprzedniej rundzie, no, no mógł sobie gali nie sprawdzić, nie? Wcześniej też sprawdzał sobie tą wnękę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę właśnie na, na początku jakby meczu. Teraz tą wnękę olewa. Możliwe, że nie wiem szedł tym underem tyle razy, że stwierdził, że yy, w ogóle tutaj jakby yy, nic nic nie będzie. A to jest chyba ta, ta ronda, przepraszam, bo tutaj trochę. Kliknę nie, nie tam gdzie trzeba. Jak chodzi o tym underem, nikogo nie było tutaj wiecie, no to mógł sobie założyć, że o. No teraz może. Teraz nikogo też nie, nie będzie. Są jego na midzie. Tutaj nie ma żadnego smoka, więc Gal nie ma co sprawdzać. Ale tutaj jest taka trochę krzywa akcja, bo on nie, nie strzela, jakby. Jakby wam to pokazać. Nie strzela w to miejsce u góry, tylko strzela w miejsce niżej. No bo to nie jest head level, nie? To nie jest poziom głowy, gdzie pros, wiesz, skanuje. Mimo, że jest smog, no to gracze na takim poziomie wiedzą. Gdzie, jaki jest mniej więcej poziom głowy w konektorze, ale nie, że on strzela w typa, który jest tutaj, no bo jak, jak jest, jak goście tutaj stoi, w tym miejscu, na tym trzecim schodku No to jego głowa jest na takim poziomie, że jeśli on strzela z undera w kona, no to akurat mniej więcej poziom głowy jest na tej wysokości w linii strzału Więc to już jest taka, no można powiedzieć, że bardziej krzywa akcja niż widzieliśmy wcześniej to jest można powiedzieć jed... No nie wiem, pierwsze takie. Coś co. No nie, nie siedzi, ale z drugiej strony też. Może puścił jakoś randomowo tego spraya i widział w tym smoku model CTK. Bo jak strzelacie w smoki w cs 2 i lecą te pociski przez ten, przez ten dym. No to ten dym się rozprzestrzenia. Tam, gdzie lecą pociski, no to jest ta dziura. I w tej dziurze widać. wszystko, widać modele, widać tekstury i tak dalej. Możliwe, że po prostu widział tekstury i zaczął. Ciągnąć tego spraya w tym, w tym miejscu. Ja znowu sobie sprawdza. Wszystkie te kąty znowu chyba tą wnękę sobie olewa. Mit mają zajęte, więc gala nie, nie, ma, nie ma sensu być tutaj. patrzona na u góry. Jedyne co to może być, właśnie zajmowanie tego, tego konektora. Zerknął sobie plecy. OK. Dobra, gala leży. Może sobie wejść do okna. Teraz zobaczmy, jak on w ogóle w tym oknie zagram. Bo to jest taka pozycja najbardziej agresywna, jaką przyjął w sumie do tej pory. Bardzo sobie tutaj przejściutko zerknął na kuchnię. Tutaj, czy w smoku tam nikogo nie ma? Nie wiem. Mo może dał info, że uważa uważajcie smoka. Uważajcie ten smoka. No bo gość akurat stał y w smoku, ale za, za filarem. Za tym filarem, tutaj. Nie wiem, czy jakoś będzie szansa to pokazać. Stał tutaj. Więc jeśli faktycznie on ma jakieś wizualsy, no to wie, że on stoi za tym filarem, nie wiem, i mogło mógł pójść info. Uważajcie, w spółku. Mówi, ty faktycznie był w spółku, kurde, ty dobry, kol O, słyszałem tu Coś takiego może być, nie? Ogólnie oglądanie Demka gracza na, na takim poziomie, który faktycznie został zbanowany i jest potwierdzone to przez Antichita i twórców Antichita, że on wiecie, że on czytuje. Ponad wszelką wątpliwość, i ogląda się takie demko, no to się szuka tych krzywych akcji na dowód tego, żeby poprzeć ten fakt, że faktycznie cheatował. Tylko że u ludzi, którzy grają na takim poziomie, ciężko jest cokolwiek znaleźć. Naprawdę trzeba się dopatrzyć, trzeba szukać nie takich, wiecie, dużych kawałów mięcha, kurde, że tu czytuje, tu celuje przez ścianę i tak dalej. Tylko wiecie, tak zbiera się takie okruszki. Zbiera się okruszki i łączy się, wiecie, potem wszystko w kropki, i możliwe że wtedy powstaje szerszy obraz tego, co tutaj się dzieje. No, o gali na razie nie mają w ogóle jakby infa, czy może być gala, czy jest boost. Dokona sobie wchodzi. Może nie podoba się za bardzo to, że jakby stoi z najdem w ręku. Ciesz tego smoka, jeśli akurat CT by rzucił takiego flesza, że tutaj by stał ktoś. No to on byłby, byłby, jakby z ręką w nocniku. No, nie byłby po prostu przygotowany na to. Ale rozbija sobie smoka Widzi, że tutaj nikogo nie ma. Tutaj prefire, wiecie, na, na schodę, żeby zobaczyć, czy faktycznie ktoś tam stoi, bo jest szansa, że ktoś tam może być. Tutaj. No nie, może takie za bardzo hamskie wychlenie tam pod y, drewno na pałacy. Przecież, jeśli to jest tak A, a nie mają zajętego CT, może być. Y Wiecie, za, za standardem, może być tam głęboko pod drewnem, no bo tam gdzie stoi Kiro, no to Jol nie zobaczy, nie? Ale sprawdza sobie niby tam e, ticket Może być za, za standardem Tak pikuje, no głupio, powiem gdzieś głupio, jakby faktycznie może miał, miał info, że tutaj coś się święci niedobrego, nie? Że tam, że akurat tam gdzie on pikuje, tam gdzie on wychyla, no że nie ma nikogo, że może sobie pozwolić na takie, wiecie, głupie, szerokie pikowanie tych schodów no, no, nie wiem, no to ewentualnie byłby drugi, ale taki o, o wiele mniejszy okruszek niż, niż ten wcześniej, co żeśmy znaleźli. Bo nawet tak widzieliśmy tą rundę wcześniejszą, gdzie były schody. Wyobra wyobrażacie sobie, że na przykład, nie robs zajęł przy rundzie jakieś eko, przy jakimś staku na A, że oni by sobie, wiecie, wyszli tak luz luzacko na, na środek tych schodów, tak żeby po prostu piknął go. Sandwicha, nawet nie, nie jestem w stanie, nie, nie pamiętam czy on sandwich sprawdził Nie sprawdził dosłownie nic, tylko sobie wiecie, wjechał tak, a, no nie wiem, zakładam że Rob z wiecie, nagle sprawdziłby tutaj Wychyliłby delikatnie na schody tak, żeby widzieć czy ktoś jest za fajerami ewentualnie tam ninja za standardem Potem troszkę głębiej, głębiej, tak wiecie, stopniowo by, by, by wychylał, a Joel po prostu poleciał jolo na te schody i tyle Tutaj też to no, durno ta totalna, ale zwróćcie uwagę, to nie wiem, czy był call, jakby rasznie. leci. Nade, i pod takim kątem, że no musi być gdzieś tam spod drewna ze standardu. Ale zobaczcie w ogóle, gdzie jego celownik olał dżunglę, olał ten filar. To są, wiecie, takie typowe pozycje. Olał tutaj pod schodami, nawet olał kompletnie schody i ewentualnie ten boks w konektorze. Jak ktoś stoi na tym boksie, no to widać, yy, widać głowę. Mniej więcej w, w tym miejscu. Olał kompletnie Sandwich, tylko je, jeździe celownikiem na, na typa, który stoi tutaj na tym drewienku No, dla mnie to jest krzywa akcja, żeby coś takiego robić. Ok, zrozumiem fakt, że teraz możecie napisać, ale Forever jest 18. No. Mogą sobie wiecie, pozwolić na jakąś głupotę, na jakąś taką rundę z yy, fiuta, żeby stracić. Żeby zobaczyć faktycznie, jak oni grają na jakieś ewentualne rasze. Z tym, że to nie jest matchmaking, ani to nie jest jakaś gierka, wiecie na zwykłe dziesiąte facey, gdzie. Macie do, dobrego ima, jesteście aim starami i tak dalej. Raszujecie i na pełnym raszu walicie. Kedy i przeciwnik po prostu zapada się pod ziemię, płacze w kącie i nie chce mu się grać dalej. A to jest zupełnie jakby inny, inny poziom. No nie wiem. Tutaj może być po prostu to, że się, że się, że się czepiam, ale. Mówię, po prostu mówię to co widzę Chciałbym zobaczyć jak on przebija tego smoka. Dobra, smok zszedł i zobaczymy jak on, jak on sprawdza kąty sobie wszystkie Tą stronę jakby olał, no tutaj no wiadomo, że tam na pokaz można, nie? Rodzi sobie okienko w kuchni Ta pozycja też powinna być sprawdzana, nie wiem w co on celuje szczerze mówiąc Tam ławka, tutaj Edwardzik tam potem głębsze, Edward. Teraz zaraz powinien być kar sprawdzony. No, fliczek ładny. No, frak normalny, nie? Teraz może <grym> znowu się czepię, ale piknął w, taki w takim miejscu, że jeśli faktycznie widzi, że widzi przez ścianę, że ktoś tam jest, no to idealnie piknął tak szeroko, żeby tekstli go nie zespotował, żeby go nie zobaczył. Tutaj leci taki frak, i teraz ch chcę zobaczyć jedną rzecz. W jakie miejsce jego celownik się. Może znowu się czepiam? Sorry, ale jeśli ktoś pikuje w taki sposób, no to pierwsza pozycja jaka powinna być, to celownik tutaj. Ciut niżej, jeśli ktoś stoi tu. Ciut wyżej, jeśli ktoś stoi na, na tym krawężniku. No bo wtedy wiadomo, że trzeba, że główka jest trochę niżej. Ale on celownikiem. Jakby idealnie wcelowuje się w tego typa, który nagle tutaj mu piknie, nie? Bo jeśli CT gra jakby mm, agresję Mida czy coś, jest, jest, bom, jest na Bombsadzie B, jest tam gdzieś kon okno, no to powiedzmy tam ladder, gala powinien grać jakby głęboko, żeby ewentualnie móc szybko na Midzie zareagować. Zareagować na bombsite A, żeby ewentualnie łapać crossa tutaj, właśnie przy, przy fajerach z tej, z tej gali No, forever prosta linia, ciężka linia, o mniej więcej w ten sposób. No, ale, no nie wiem, dla mnie to też jest jakby krzywa akcja. Nie wiem, jak wy, jak wy na to patrzycie. Nie wiem, czy właśnie podzielacie moje zdanie, ale do tego demka faktycznie chce się przyłożyć, żeby zobaczyć co on robi, jak, jak on to robi, dlaczego to robi, ponieważ no, zdarzały się komentarze, że no, forever, no co to za analiza, tam mówi, że o poszedł sobie na mina, poszedł to, teraz staram się jakby tłumaczyć yy, z mojej perspektywy, jak to wygląda, yy, jakie kąty... Powo... Po... Powinno się sprawdzać najpierw. Też na... jak macie te mapki typu Prefire, to tam macie boty ustawione w takich miejscach, że jeśli powiedzmy, sprawdzacie, sprawdzacie sobie dany kąt, nie wiem, po prawej stronie. To zaraz kiedy wychylicie musicie je sprawdzić, sprawdzić lewy, no bo tam gości może być No i, i jeśli tego kąta nie sprawdzicie, no to jest dętka I tutaj akurat był ten kąt w poprzedniej rundzie, gdzie to powinno być najpierw sprawdzone Jeśli tutaj był, nie byłoby nikogo, to dopiero potem można byłoby szukać fraga gdzieś tutaj, wiecie yy, Fraga przeciwnika gdzieś na, na, na tej linii, bo może grać tu, tu, ewentualnie tu No wzdłuż tej ściany, nie? Nie wiem, czy to jest mo może moje czepialstwo, ale myślę, że... Część z Was może się zgodzić z tym, co ja tutaj mówię, co ja tutaj pitole i tak dalej. No tutaj na razie wiecie: trzyma sobie wszystko, sprawdza. I tak dalej. Poszło jakiś kontakt w anderze. <noise> <noise> tutaj może akurat nie, nie mieć jakby info o, o typie. Ale. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo gościu. Jego teammate gra w konie. W oknie nikogo nie ma. W konie złapał. Kontakt. Jest wanderze, nie? Nota podchodzi powoli. Ten wskakuje mu do okna. Olał gościa w oknie. Nagle. Że to mógł być. Nie wiem, to mógł być jakby przypadek. Że on sobie nagle tak wiecie, tak szeroko sprawdzi ten, ten kąt. Czy on się spodziewał, że ktoś będzie coverował tego typa, który do, do okna wskakuje? Akurat kaka zatwił typa w oknie. Ok. Więc okno jest, okno jest czyste. Pytanie, czy on zobaczył wcześniej tą nogę, że piknął tak, tak szeroko, czy, czy nie. A mogło się po prostu to, wiecie, jakby zlać z... timingowo z tym, że on po prostu wiecie, jakby piknął, szero piknął szeroko, no i faktycznie ta no tą nogę zobaczy i potem wiecie, jakby zrepikował go ponownie, żeby no, zdobyć fraga, no bo typa zauważył. Spoko sobie trzyma te kąty, no bo nie wiadomo, czy może być jeszcze jeden w apsach, czy nie, ale chyba było info, że dojeżdżało, dojeżdżało dwóch parket, no i trzeci, przepraszam, no i trzeci był gdzieś tam. Musia być w BS-ie. sprawdzanie sobie lewej, więc. Jeśli ta, z tamtej strony nikogo nie było, w sensie tutaj, z tej, jak, jak sprawdzali. Jeśli nie ma tutaj nikogo, no to musi być gdzieś w tym, jakby, obszarze. No tutaj nie ma się, jakby, do czego przypierniczyć, nie? To było w, w miarę w porządku. A mówiłem, kurde, że po Potero będzie więcej takich krzywych akcji, ale po CT też jest, jakby, potencjał tego, żeby coś zobaczyć. Słyszał jednego typa w tym. Mid jest czysty, więc mida może podchodzić jakby bezpiecznie. tym, że under nie jest w ogóle kryty. Jeśli... Chyba, że... W sumie nie wiem, czy on jump spotuje, czy, czy nie. Ja po prostu sobie trzyma. Ale ławkę, ławkę sobie sprawdził. Trzyma prawą stronę boksu, bo na pewno ktoś tam piknie. Dostaw flesza. Cofa defensywnie, flash na krzesło Ale pikując właśnie, pikując tak szeroko Znowu odsłania się od ewentualnego typa z ławki Nie wiem czy on po prostu jest taki pewny siebie Pewny tego, że na ławce nikogo akurat w tym momencie nie ma, czy Czy jakby wie, czy ma info Swojskie Wiedzieli, że są, że są na midzie, no akurat, nie wiem, Prime chyba Skillerował, że no, mida nie, 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 ma, nie ma, zakręt czysto, shorta nie podchodzą, ten catwalk i tak dalej. Może być zapaczkami. Lekro sobie zajął apsy B. No i Jarl spokojnie może sobie cofnąć, nie? Może być Schmidt, może być bom, pod Bombseidem, a coś rotuję od CT, bo widzi, że właśnie Prime jest na, na ninży. Teraz tutaj wejście, właśnie na. żeby ogarnąć sandwich. Gdyby jeszcze puści parę, parę pestek byłby frag. No jest frag. Nie sprawdził sobie schodów, no pikno pod schodami, ale padło. No tutaj wydaje mi się, że. Runda. Y, legit, przynajmniej ta końcówka. W takiej dobrej drużynie według mnie powinno pójść info, że. Słuchaj. Dobra, ja zrotuję do okna. Uważaj może być w dżungli. Normalne? Normalne, nie? Jak sobie sprawdza, no to. Zobaczcie, że kompletnie prawa strona jest odpuszczona, bo przecież typ może stać tu, jeśli piknie Joel dalej, typ może stać też i tu, może zająć po prostu dżunglę. Ta i ta pozycja, a raczej przede wszystkim ta jest OP, ponieważ jeśli faktycznie będą chcieli grać pod bombsidem B, to wygląda jak taki ten spuchnięty siur. No i co? Jak będą jak będą wchodzić pod bombside B, wszyscy, to ta osoba, która faktycznie stałaby tutaj, łapałaby całą rotację, słyszałaby wszystko. Uwaga, biegnie dżungla i jeszcze jeden rotuje CT. No to dżunglę on skasuje i będzie info o tym drugim, nie? Ale Joel kompletnie olewa sobie prawą stronę. Ale sprawdza sobie tutaj, wiecie, bezpiecznie tam. Okno tutaj, blisko pod boksem i blisko ladder. Góra, teraz tutaj wiecie. Dół, tam na, na koziołku. No tutaj akurat. Według mnie sprawdza sobie perfekcyjnie, nie? Tutaj tupnięcie po to, żeby zbaitować typa, który ewentualnie może być w laderze. Żeby go piknął. Jako, że nie pikuje, no to wiecie, jest. wszystko w porządku. Smoke okno. Dobra, ty ja odpuszczę, bo chyba to będzie B. Skoro Prime też, wiecie jakby... sklerował całą. Całą ropę. uważaj tam. Tą... Przepraszam, 30 parę sekund do końca rundy, to nie będzie A, B, to będzie B. Mogłoby tak być? Mogłoby tak być. Jest wyszedł z gali, tutaj sobie wiecie, obiegłówkę, patrzy wyjście z pałacu, jeden z jeden wyskoczył. Dobra, jest jeden frak. No, trochę jest palony, więc musi po prostu tutaj, wiecie, jakby no, zagrać taką agresję. O tym typie na blisko wiedzieć wiedział, więc w sumie nic takiego. Jakby nadzwyczajnego z jego strony w tej rundzie. Tutaj niby mógłbym się znowu przyczepić, że wyjmuję sobie smoka na przestrzale na tepa z krzesła, jeśli tam by był. Nie, dobra. Może, może się czepiam. Proszę palak okno, znaczy pa, palak pod okno. Fajny fleszek na pik z Kona, ponieważ flesz leci nad konektor. A oślepia wszystkich, którzy patrzą się, wiecie, w tą stronę. Kiro też pewnie dostał flesza. O, jest ta Tylko Cze czepiam się, Forever. Ty, ty, stary Pierdzielu. Czepiasz się, jak rzep się go ogona. Nie wiem, czy to był jakby taki specjalny pik po to, żeby wiecie, jakby zbejtować yy, strzał. Czy co? No bo zobaczcie, sprawdza sobie ławkę. I on nagle, i on nagle się cofa, nie? Można by to jakby podciągnąć po to, że jeśli faktycznie miał jakieś wizualsy, no to widział, że gościu ma AWP, nie? Że jeśli piknie wystarczająco szeroko tak, żeby pokazać nie wiem, kawałek swojego modelu, no to może zbejtować ten strzał za AWP. I wtedy go wiecie, zrepikuje i zabije. Ale to, że Joel, no wiecie, no w, ty, no w tym wypadku ZASA, bo nie załatwił typa z AWP, kiedy był jakby na pomiędzy strzałami, na, na reloadzie. Nie wiem, czy to akurat... Był zbieg okoliczności, że wiecie, wychylił na zgali tak szeroko, że akurat nagle z okoliczności zbejtował AWP na strzał. No nie wiem, albo się czepiam, albo faktycznie coś mogło być na rzeczy w tej rundzie. No znowu smog dokona. On to robi pra praktycznie albo co rundę, albo co dwie rundy. Ale smok dobry po to, żeby właśnie jego ziomek tam z spod okna Zandera mógł dokonać cofnąć na luzie bez bez utraty HP. A więc to jest jakaś strasznie dziwna rotacja. St stra stra strasznie dzi dziwne to jest w ogóle, że odpuścili bombsite B. Jak jakaś taka kurde dziwna rotka z dupy. I tutaj, w tej rundzie też może być tak, że nic nie ma, nie? Żebycie jest taki wynik, że. No aim'owo jest dobry, ma tam czutkę, czutkę gry i i tak dalej, więc no może bez czy te, te ostatnie rundy, wiecie, ugra i tak dalej. Także no trochę było takich rund, takich sytuacji, gdzie wiecie, no jest jak, jakaś rzecz, której po prostu no nie da się wytłumaczyć co on robił, dlaczego nie, nie sprawdził tak, tego konta, dlaczego nie sprawdził tej pozycji i tak dalej. No trochę to podejrzane, tym bardziej, że ten no, facet dostał bana i zostało to potwierdzone, więc... No nie wiem, dziwna, dziwna akcja Także no nie wiem, dajcie znać czy w ogóle wy widzieliście może coś więcej niż ja w tym demku Dajcie jakieś te ramki czasowe mniej więcej, że tutaj w tej tej sytuacji mówię, forever zobacz to Może tutaj coś było, no bo wiecie, ja oglądam to, to demko, staram się jakby Przyjrzeć co, co on robi, gdzie są jego teamieci, gdzie jest przeciwnik, co mógł, o czym mógł wiedzieć, czego mógł się nie spodziewać Gdzie było info i tak dalej Jestem człowiekiem, zdarzy mi się, że coś tam pominę, ale jeśli faktycznie zauważycie coś no fajnie by było, gdybyście napisali w to w komentarzu. Z mojej strony to wszystko, dajcie znać co o tym sądzicie i do następnego razu, trzymajcie się, cześć! Trz.